Dobra, zapraszam na stary filmik. Dzisiaj będzie taki odgrzewany kotlecik. Trochę nie mam jak nagrywać ostatnio. Będą też niedługo filmy takie, które otrzymałem od obcych całkiem osób. Także to też takie nowe doświadczenie dla mnie będzie. Wkrótce pojawią się na kanale te filmy. Natomiast jeszcze zapraszam na parę słów po filmie. Powiem, jak to się wszystko skończyło, bo wiem, że lubicie to wiedzieć. Zapraszam na film. Czego pan nie pozwala? Może pan nie pozwalać, a ja mogę robić zdjęcie. Rozumiem. Może ale pan... ja nie pozwalam. Czego pan nie pozwala? Żeby pan zdjęcie samochodu. A ja nie pozwalam, żeby pan tu wjeżdżał. A dlaczego? Przecież tu jest gaz. Gdzie tu jest gaz? Tu. Na ten trawnik? Nie, a tu na jest to błoto? Tu jest trawnik i asfalt położony. A po co te słupki tam są? A tu jest trawnik i asfalt położony. Co się pan ze mną kłóci? No co? A co, dzwonimy na policję? No co? Nie dzwoni, jesteśmy na ty. No. To jest trawnik. Proszę pana, niech pan dzwoni, się mówi. Słuchaj, facet. Słucham. Nie denerwuj mnie. Przekonamy się. No co się przekonamy? Czy można tu wjeżdżać? No a co tu jest? A co tu jest? Skrzyżowanie? Pogadamy jeszcze. Ja cię namierzę. Ja ci mogę się przedstawić. No, Wojciech Galeński jestem. Kto? Wojciech Galeński. Kto ty jesteś? Wojciech Galeński. Pogadamy. Chcesz wizytówkę moją? Nie, pogadamy. Ja cię wdrapnę wtedy, kiedy nie trzeba. Tak? Nie życzę sobie, żebyś mi zdjęcia. Mogę robić zdjęcia. Nie, ale nie mi. Ja nie robię zdjęć, tylko nagrywam filmik. I co, już? Nie załatwiasz sprawy? Rowerem się po chodniku nie jeździ. Ujujuj. No uspokój mnie, uspokój. O ty rowerem się nie jeździ po chodniku. Dobra. Na ulicy masz rower położyłeś? Na ulicy? Zabieraj ten. Co? Na ulicy poustawiłeś rower? Czekaj, czekaj. Tylko jak ty pójdziesz do mnie? Cała akcja miała jeszcze swoją kontynuację po paru latach. Spotkałem tego pana. No i podziękowałem mu za fajny nowy rower, który sobie złożyłem dzięki niemu. Otóż zgłosiłem oczywiście to wydarzenie na policję. Nie pamiętam, ile to trwało, gdzieś z pół roku, coś takiego. Dostałem po prostu przelewik na 830 zł od ubezpieczyciela, pana kierującego. Także złożyłem sobie z tego ładny rowerek. No i aha, jeszcze co, pan już od tamtego czasu, od czasu tego zdarzenia, tego nagrania, nigdy tam nie zaparkował. Cały czas ten samochód tam przez te parę lat widziałem, nigdy nie zaparkował na tym trawniku. Jakiś czas temu przestałem tamtędy już jeździć tak często jak kiedyś wcześniej, ale nie dam głowy, ale wydaje mi się, że teraz już się tam nie da wjechać, bo ktoś zgłosił problem i zarząd Zielenicz, nie wiem. Nieważne, no w każdym razie miasto postawiło tam słupki, płotek taki czarny, także już się nie da tam wjechać na to błotko.